Dobrze, słuchajcie, dzisiaj kolejna przypowieść, kolejne porównanie Królestwa Bożego. Do czego Pan Jezus jeszcze przyrównał Królestwo Boże? Do skarbu. Do skarbu ukrytego na roli, czyli zakopanego w ziemi. Ten skarb odkrył rolnik. Taki pan się nazywa rolnik. Czym się zajmuje rolnik? Sieje. Sieje, super. Tak, uprawia ziemię. No jeździ czym? Co kosi? Dzisiaj czym rolnik jeździ? Jakie ma maszyny, Gabuś? Kombajn. Kombajn i traktor. No i ten nasz rolnik poszedł na rolę, prawdopodobnie orał tą rolę i wykopał skarb. Piękny skarb. Wykopał i znalazł tam samo złoto. Wykopał skarb i posłuchajcie, co z nim zrobił. Tak o tym mówi Pan Jezus w Ewangelii. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Co zrobił nasz rolnik w takim razie? Zakopał. Zakopał. Świetnie, Gabuś. Zakopał jeszcze raz do ziemi i co poszedł dalej zrobić? Sprzedał wszystko, co miał. I wszystko, co miał. I co zrobił z tymi pieniążkami, które dostał, za to sprzedał? Kupił. Co kupił? Skarb. Tak, kupił nie tylko skarb, kupił całą ziemię, na której ten skarb się znajdował, tym samym kupił też skarb. To skoro Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże jest jak ten skarb zakopany w roli, to jakie jest Królestwo Boże? Jest piękne. Królestwo Boże jest piękne. Jest piękne. Jakie jest jeszcze? Wspaniałe, śliczne, błyszczące. Ale jakie jest, skoro rolnik sprzedał wszystko, co miał wcześniej? Nic go nie obchodziło. Wydał wszystko, żeby tylko kupić tą ziemię z tym skarbem. Królestwo Boże jest bezcenne, mama. No jest bezcenne, tak? Wszystko powinniśmy być gotowi oddać za ten skarb, którym jest Królestwo Boże. A gdzie się znajduje Królestwo Boże? Gdzie jest zakopane? W niebie. Królestwo Boże możemy znaleźć też w naszych sercach. No właśnie. Ale jeżeli odkryjemy, że kto w nich jest? Jezus. Jezus w naszych sercach. Słuchajcie, Boża miłość jest tak piękna, tak bezcenna, że jak odkryjemy, jak bardzo Pan Bóg nas kocha, jak bardzo jesteśmy umiłowani przez Niego, odkryjemy Jego miłość w nas, w naszych sercach, to będziemy gotowi wszystko oddać, byle tylko nie stracić tej miłości Bożej. Światło Chrystusa. Będą dzięki. Dziękujemy Panu Jezusowi, który jest. Że stworzył dla nas królestwo, żeby było takie cenne, ładne. Dziękujemy Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie, za Królestwo Boże, które nam dajesz. Dziękuję Ci, Jezus, za ciarkę i za ciarkę. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś w naszych sercach. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że w nas mieszka. Dziękujemy Ci za Twoją ogromną miłość, która jest jak ten skarb, jak ją odkryjemy, to jesteśmy gotowi za nią oddać wszystko, byle nie utracić swojej miłości. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Chwała. Podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa!